Cześć kociaki! Dziś pokażę Wam, jak zrobić pyszną, aromatyczną, domową i bardzo prostą grzybową z chrupiącymi grzaneczkami. Zaczynamy! Będą nam potrzebne grzybki świeże suszone albo mrożone, pół kosteczki masła, 2 litry bulionu, 3 cebulki, natka pietruszki, śmietana 18, sól, pieprz oraz grzaneczki, które razem zrobimy. Zaczynamy od pokrojenia grzybków. Oczywiście, jeżeli macie zamrożone, to wcześniej je rozmrażacie, a jeżeli macie suszone, to wcześniej je namaczacie. Kroimy grzybki na takie kawałeczki, jakie Wam odpowiadają i następnie przygotowujemy patelnię. Rozgrzewamy ją porządnie i wrzucamy jedną łyżeczkę masła. Z tej połowy kostki, która będzie nam potrzebna do całej zupy, bierzemy tylko jedną łyżeczkę masła. Do rozgrzanej patelni wrzucamy nasze grzybki i podsmażamy je około 3-4 minutek. Zastanawiam się, czy ktoś z Was pamięta, kiedy pierwszy raz jadł zupę grzybową, bo tak się składa, że ja bardzo dobrze pamiętam. Było to właśnie w Polsce i była to zupa, uwaga, z torebki. A mimo to wyobraźcie, że mi bardzo smakowała i dzisiaj szczególnie się cieszę, że mogę pokazać Wam taki zdrowy, domowy przepisik na tą zupkę. No dobra, grzybki gotowe, bierzemy się za cebulę. Czy ktoś zna jakiś sposób na to, żeby nie płakać przy krojeniu? Bo mi nie pomagają ani okulary, ani namoczenie noża, ani cebuli wodą. Więc nie wiem, swoją widocznie trzeba wypłakać. Cebulkę kroimy w drobniutką kostkę i robimy to samo, co z grzybami, czyli bierzemy tylko tym razem duży garnek, ten garnek, w którym będziecie gotować zupę i do niego wrzucacie resztę masła. Kiedy masełko się rozgrzeje, wrzucamy do niej pokrojoną cebulkę i przysmażamy ją, mieszając co jakiś czas na złocisty kolor. Kiedy się ładnie już zarumieni, dodajemy nasz bulion. Bulion możecie zrobić na mięsie, jeżeli jadacie. Ja zrobiłam na samych warzywach. Jest jeszcze oczywiście najszybsza, najprostsza opcja wrzucenia kostki rosołowej, czego jednak zdecydowanie Wam nie polecam. Każdy producent ma identyczny skład tych kostek, bo przeczytałam. To jest na pierwszym miejscu sól, na drugim olej palmowy, na trzecim glutaminem. Nie polecam. Więc tak, przyprawiamy naszą zupkę i wrzucamy do niej grzyby. W zasadzie to wszystko. Będzie ona się jeszcze gotować 15-20 minutek, a my w tym czasie akurat zrobimy pyszne domowe grzaneczki. Kroimy chlebek w kostkę i zapiekamy go na patelni albo w piekarniku. Jeżeli macie dużo takiego suchego chlebka, który nie schodzi, to warto zrobić takie grzanki, zamknąć je w jakimś słoiczku i macie świetny dodatek do innych zupek. Grzaneczki gotowe, wstawiamy je do piekarnika i bierzemy się za nasz akcent kolorystyczny w postaci pietruszki. Kroimy pietruszkę, rzeczywiście bardzo ładnie będzie wyglądać, ale nie tylko wyglądać, ale i smakować. Poza tym jest mega, mega zdrowa, starajcie się jeść jak najwięcej zielonych rzeczy. Aha, nie zapomnijcie, żeby Wam się grzaneczki nie spaliły, mi się to już przydarzyło kilka razy. W zasadzie to wszystko, zupa gotowa, dla chętnych można dodać tam łyżkę albo dwie śmietany. Mega dobra, mega domowa, aromatyczna, wspaniała, grzybowa, co jeszcze, prosta jak barszcz. Smacznego Wam życzę i do zobaczenia w następnym odcinku.